stała się ostatnimi czasy zagłębiem tak zwanych Shared Service Center, tak? Czyli centrum usług wspólnych, gdzie polscy księgowi prowadzą księgi międzynarodowych koncernów. I jest to temat o tyle ciekawy, że na dzień dzisiejszy takiego zagrożenia nie widać absolutnie, a wprost przeciwnie. Rynek na dzień dzisiejszy szuka takich pracowników z takimi kompetencjami. Tym niemniej wśród tych centrów usług wspólnych mówi się o tym, że po pierwsze wirtualne maszyny mogą zastępować ludzi, a po drugie istnieje takie ryzyko, że jednak tańsze kraje z tańszą siłą roboczą będą te centra w przyszłości od nas przejmować. Najważniejsze jest spełnienie tego podstawowego wymogu, który dla audytorów jest stawiany, to znaczy zachowanie najwyższych jakości standardów, najwyższej jakości oraz wiarygodności informacji finansowej. Czyli to, co dla nas, dla naszego zawodu jest najważniejsze, to jest ustawiczne kształcenie, ustawiczna popraca nad jakością oraz zachowywanie wiarygodności w najbardziej rzetelny sposób dla czytelników informacji finansowej. Elementy dotyczące standaryzacji usługi, dotyczące metodologii są typowym warsztatem. One nie mogą być inne, one muszą spełnić określone standardy. Audytor realizujący usługę rewizyjną musi mieć po drugiej stronie partnerów kontakt dotyczący zarówno aspektów merytorycznych, przekazane informacje, które należą mu się zgodnie z literą prawa. Czasami zrozumienie tych aspektów to jest jeden wątek. Ustawodawca polski poszedł w kierunku odmiennym od rozporządzenia Komisji Europejskiej i uznał, że do prawa polskiego wprowadził tak zwaną listę białą, czyli listę dozwolonych usług, którą biegły rewident może świadczyć. Życie gospodarcze, które nam codziennie kreuje nowe sytuacje biznesowe, w których audytor może być poproszony o pomoc spółce, o wystawieniu takiego certyfikatu usług poświadczających, o sprawdzenie w różnych w biznesowych kwestii, czy potwierdzenie tych biznesowych kwestii, które występują u klienta, nie może tych świadczyć usług, ponieważ one nie znajdują się na tej tak zwanej białej liście. I to będziemy postulować w cały czas, jeżeli będzie ustawodawca zamierzał wprowadzić nowelizację, a wiemy, że w środowisko biegłych rewidentów, jak i też Polska Izba Biegłych Rewidentów lobbuje za tym, będziemy również za taką zmianę lobbować czy proponować, żeby wprowadzić taką zmianę. My w PWC również mamy swoją własną fundację, pomagamy naszym podopiecznym. Nasi pracownicy spędzają dużo godzin pomagając innym, zbieramy fundusze i bardzo dobrze rozumiemy fundacje, które chcą oszczędzić i wydawać maksymalne fundusze na swoje statutowe cele, a niekoniecznie na taką działalność administracyjną, jak badanie swoich sprawozdań finansowych. Wobec tego pomagamy tym fundacjom jak możemy i badamy ich sprawozdania finansowe za jakieś nominalne kwoty, bo wiemy, jak ważna jest każda złotówka, którą oni wydają na cele inne niż pomoc swoim podopiecznym.